W miniony weekend zakończyły się dni mszany dolnej przez stadion imienia Jana Ciszewskiego, gdzie mieszkańcy miasta, a także goście z okolicznych miejscowości i turyści przebywający w naszym regionie na wczasach przewinęły się tłumy. Organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno dla tych najmłodszych, jak i tych najstarszych. Oczywiście uwagę wszystkich skupiała scena, gdzie najpierw w sobotę na niej zaprezentowały się kapele weselne. A wisienką na torcie był występ i koncert Sławomira. Artysta zgromadził prawdziwe tłumy. Na wywiad z muzykiem pochodzącym rodem z Koniny w gminie Niedźwiedź czekaliśmy już po koncercie przeszło godzinę, bo ten podpisywał autografy. W niedzielę sceną zawładnęły orkiestry Dęty, które już po raz 12 wzięły udział w przeglądzie imienia Jerzego Żądły. Można było wysłuchać przeróżnych, znanych motywów filmowych i przebojów popowych, a także rockowych w aranżacji i wykonaniu orkiestr Dętych zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Swój jubileusz 20-lecia pracy z orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej obchodził jej dyrygent Piotr Rataj. Po nim na scenie pojawił się Roman Boski. Znany raper poprzez muzykę realizuje program profilaktyczny Drużyny Mistrzów, w której zachęca młodych ludzi do niekorzystania z doczesnych uciech tego świata, czyli narkotyków, wszelkich używek i dopalaczy. Niedzielną gwiazdą wieczoru był występ zespołu Big Cyc. Muzycy legendarnej punk rockowej grupy zaśpiewali wiele znanych przebojów, takich jak Makumba, Facet to Świnia. Skin Miłość do babci klozetowej, czy bardzo dobrze oddający charakter twórczości, a powstały u zarania łódzkiej grupy utwór Berlin Zachodni. Muzycy zaprezentowali również kilka utworów ze swojej najnowszej płyty Czarne Słońce.
Józef Budacz, TV28.